zaczęły się nieść młode kurki, z czego jestem bardzo zadowolona. Cześć, cześć, cześć! Dziś Wam pokażę pomidora, którego posadziłam w wiaderku na próbę. Jest to pomidor przeznaczony do uprawy pod folią. Byłam ciekawa, jak się zachowa w gruncie. I zachował się tak. Owoce fajne. Czyli nie jest regułą, że jeżeli jest pomidor przeznaczony pod folię, nie uda się w gruncie. Jak widzicie, można, można. Fajnie rośnie. Owoce są okrąglaczki takie. To jest akurat pomidor bekas, który mam też pod folią. Fajne na kanapki, ale nie tylko. Ja używam go też na przeciery. A tu obok mam też posadzone bawole serce. Też w wiaderku. Kochani, jest już prawie końcówka sierpnia. Za chwilę 20, więc to już chwila, moment, jak pomidorki zaczną się kończyć pomału. No i niestety pora też będzie na koniec serii. Fajnie by było, gdybyście napisali, jakie pomidory Wam się najbardziej z tej serii podobały. Jeszcze mam parę odmian czerwonych, których Wam nie prezentowałam, ale to są tak popularne odmiany i typowo szklarniowe, że myślę, że ta seria była bardziej poświęcona dla pomidorów uprawianych w gruncie. Bo ta uprawa jest dużo trudniejsza ze względu na to, że pogoda płata nam figle. Ale jak widzicie po tych filmach, coś zawsze uda się dla siebie zerwać na przetwory do konsumpcji bieżącej. Także nie rezygnujcie z uprawy w gruncie. Zawsze warto mieć tego pomidora pod ręką swojego. Przechodzimy pod folię. No i jesteśmy pod folią. I tyle razy przymierzałam się, żeby Wam go nagrać. I co przyjdę, to mi ktoś te pomidory pozjada. Ale widzę, że jest trochę, zostawili na szczęście. Fajny, mega groniasty. Mnóstwo owoców, które widzę, cały czas mi ktoś podbiera. Mówię, co się zawiąże gdzieś tutaj, to mi ktoś ukradnie. Już nie zawiązuje. On był bardzo późno posadzony pod folią razem z innymi. Tutaj z tymi zwykłymi. W smaku jest fajny, lekko słodki. Trochę typ takiej malinówki. Mhm. Taki na raz po prostu. Bardzo fajny, bardzo smaczny. W przyszłym roku, słuchajcie, posadzę go bliżej drzwi. Tak, żeby... Chociaż czy ja wiem, od drzwi to najszybciej to zaraz zabierze. Ale nie, nie, nie. Już w przyszłym roku, słuchajcie, będę pryskać. Pokażę Wam zaraz pomidora, którego jeszcze nie pokazywałam, a mi już go zaraza zjadła. Ale owoce jeszcze są. Serce trochę boli, że ta zaraza przyszła. No ale sami jesteśmy sobie winni. Po prostu chcieliśmy uniknąć chemii. No, opryski ekologiczne już było niestety za późno. A jak popryskaliśmy, to po prostu deszcz zmywał je regularnie. Pomidorek pyszny. Słuchajcie, zobaczcie, ile jeszcze ma owoców. Tu ma jeszcze jedno grono. Tam jeszcze kwitnie, ale na przyszły rok puszczę go tylko na dwa grona chyba. I go ogłowię. Dobra, to Wam pokażę tego pomidora
którego mi zjadła zaraza, a jest bardzo pyszny. No i to pomidorek, którego jeszcze Wam nie pokazywałam, a o którym przed chwilą mówiłam. Beauty King. Niestety krzew do wyrzucenia przez tą zarazę. I tak cieszę się, że w tym roku ta zaraza późno przyszła, bo zdążyliśmy zabrać naprawdę, wiecie, nie kłamiąc, setki kilogramów tych pomidorów. Bo krzaków pomidorów miałam posadzone 155. Więc tak jak widzieliście na poprzednich filmach, tych klatek było za każdym razem kilka zbiorów. Więc sezon uważam, mimo zarazy, bardzo udany. Jestem naprawdę zadowolona z tegorocznych zbiorów pomidorów. To odmiana Beauty King. Tutaj zaraz Wam przekroję, zerwę i zobaczycie ją w środku. Mega groniastego. Już zjadłam. Nie, po prostu nie ma sensu go przekrajać. Jest malutki. Jest bardzo słodki. A czerwony pomidor, który bekas, który widzieliście, zwykły pomidor o pomidorowym smaku, to typowy czerwoniak, więc też już nie będę go przekrajać, tylko tego Wam przekroję. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, że oglądaliście tą serię, dziękuję za Wasze wszystkie komentarze. Szkoda, że nie udało mi się do końca sezonu pokazać Wam tych pomidorów przez tą zarazę, ale co zdążyłam, to Wam pokazałam. Dziękuję subskrybentom, którzy przybyli na mój kanał i zostali ze mną. No, sezon pomidorowy za chwilę skończymy. Ale jeszcze teraz przekroję Wam go i pokażę, jak on wygląda w środku. Pomidorek wygląda w ten sposób. Jest pomarańczowo-żółto. Czerwony. I go zaraz ugryzę. Powiem Wam, jak smakuje. Jest pyszny, mięsisty. Też tak jak wszystkie te, które Wam pokazywałam, większość. Bardzo małe komory nasienne, a w związku z tym i mała ilość nasion. Bardzo fajny jest. Szkoda, że ta zaraza wzięła. No trudno. Gryziemy. Fajny. Nie jest zbyt słodki. Jest lekko kwaskowy. Bardzo mięsisty, fajny. Soczysty. Taki rześki zapach. Zapach. Smak. Ale i zapach też ma fajny. No typowo pomidorowy. Ale ja ugryzę jeszcze raz. Przepraszam Was, ale zawsze jak tu jestem, to nie mogę się powstrzymać. Dobra, kochani. I tym pomidorkiem pożegnam się z Wami. Dzięki za oglądanie serii. Co prawda, nie ukrywam, łapek mogłoby być trochę więcej, bo oglądacie, ale zapominacie o łapkach. Mam nadzieję może, że pod tym filmem będzie ich trochę więcej o pomidorach. Kto nie subskrybował kanału, subskrybujcie, bo za rok znowu sezon, a do wiosny daleko. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa, pa.